Utylitaryzm jest to teoria filozoficzna, która głosi, że naszym moralnym obowiązkiem jest zwiększanie dobra ogółu. Jednym słowem, celem nadrzędnym naszego działania jest czynienie świata lepszym. Ciekawą rzeczą jest to, że utylitaryści są filozofami reformatorami. To znaczy ich zawsze interesuje świat współczesny im, chcą zmian, chcą to dobro maksymalizować. Jeremy Bentham, który był pierwszym utylitarystą, XIX-wieczny filozof brytyjski, na przykład chciał zmian w więziennictwie, chciał zniesienia kary za akty homoseksualne. W Wielkiej Brytanii akty homoseksualne były karane do połowy XX wieku. Dalej Mill, John Stuart Mill, znany ekonomistą, znowu chciał zmian dla kobiet, walczył o prawa kobiet do głosowania, do studiowania oraz do dziedziczenia. Współczesny utylitarysta Peter Singer, najbardziej znany, współautor tej książki, jest orędownikiem walki o prawa zwierząt, o prawa ludzi najuboższych. Namawia nas, abyśmy dzielili się swoim majątkiem i myśleli o tych najsłabszych. Z drugiej strony utylitaryzm zawsze jest taką koncepcją, która nie boi się podejmowania trudnych tematów i w związku z tym często jest kontrowersyjny. To są tematy właśnie zmian klimatu, głodu na świecie, w tej chwili oczywiście również emigracji, dalej tego strachu, że nasz gatunek może zostać w jakiś sposób utracony, możemy przestać istnieć. To jest dobra koncepcja, że większość z nas w naszym codziennym działaniu chce zwiększenia dobra ogółu i maksymalizacji. I to jest jakby taki główny cel naszej troski o ten świat. Byłoby pięknie, gdyby tak było.